Anakin Skywalker, a raczej Darth Vader, nie żyje. Jego okaleczone i spalone ciało na zawsze spoczęło na wulkanicznej planecie Mustafar, arenie jego ostatniej wielkiej walki. Oczywiście wiemy, że to nieprawda, ale w taką wersję wydarzeń przez jakiś czas wierzył Obi-Wan Kenobi. Mistrz Skywalkera był w końcu przekonany, że pozostawił swojego dawnego ucznia na pewną śmierć i nawet przez moment nie zakładał, że Vader nie tylko zostanie odnaleziony, ale i że przeżyje. O tym, w jakich okolicznościach Kenobi odkrył, że zakuty w czarną zbroję tajemniczy wojownik Imperium jest w istocie Anakinem, z filmów się nie dowiadujemy, ale ten wątek przedstawiono za to w dwóch książkach: Czarny Lord, Narodziny Dartha Vadera oraz The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi. Zatem bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy, jak nasz Jedi poznał prawdę o dalszych losach Skywalkera. Pozycje, które przed chwilą wymieniłem, opowiadają tak naprawdę tę samą historię, z tym, że w Czarnym Lordzie znalazła się jej dłuższa wersja. Skupimy się więc na niej, żeby nie umknął nam żaden szczegół. W epilogu książki śledzimy losy Obi-Wana, który kilka miesięcy po wydarzeniach Zemsty Sithów wciąż stara się przyzwyczaić do swojego nowego, pustelniczego życia na Tatooine. Pewnego dnia, obserwując z werandy kantyny rodzinę Larsów i małego Luka, uwagę Kenobiego od chłopca, którego poprzysiągł chronić, odciągnęła transmisja wiadomości odtwarzana w barze. Przekaz holonetu poświęcony był specjalnej akcji Imperium, którego agenci wytropili i zabili ukrywających się na kaszyku Jedi. Jednak to nie ta informacja była dla Obi-Wana najbardziej wstrząsająca. Podczas transmisji pokazano bowiem potężnie zbudowaną i budzącą grozę postać w czarnej zbroi, specjalnego agenta Imperium, który odegrał kluczową rolę w odnalezieniu i zabiciu rycerzy. A jego imię, jak podkreślono w holonecie, brzmiało Darth Vader. Obi-Wan pokręcił głową. Nie, to niemożliwe, powiedział. Oszołomiony wstał tak raptownie, że przewrócił stolik, przy którym siedział. Vader, mruknął Kenobi. Vader żyje. Pozostali goście kantyny odwrócili się w jego stronę. Weź się w garść, doradził cicho pracownik kosmoportu, po czym odwrócił się i przywołał właściciela kantyny. Nalej mu porcję czegoś mocniejszego, powiedział. Na mój rachunek. Podniósł stolik Obi-Wana i gestem dał mu znak, żeby usiadł, a sam zajął miejsce naprzeciwko niego. Właściciel kantyny przyniósł w tym czasie szklaneczkę trunku i postawił ją przed mistrzem Jedi. Nic mu nie jest? Zapytał. Nie, już doszedł do siebie, uspokoił go mężczyzna z Mos Eisley. Lepiej się już czujesz, przyjacielu? Upewniał się przybysz. Obi-Wan pokiwał głową. Udar słoneczny, wyjaśnił zwięźle. Nowy przyjaciel Kenobiego poczekał, aż zostaną sami, po czym pochylił się nad stolikiem i zniżył głos do konspiracyjnego szeptu. Jeżeli nie chcesz nikomu podpaść, nie wymawiaj głośno imienia tego Vadera. Kapujesz? Zapytał. Staraj się też nie zadawać pytań na jego temat, nawet w tym zapomnianym przez moc miejscu. Rozmówca Obi-Wana opowiedział mu następnie o tym, co naprawdę wydarzyło się na Kaszyku, jako że sam miał przyjaciela, który przebywał na planecie w czasie interwencji Imperium. W ten sposób Kenobi dowiedział się, że Vader wręcz rozniósł planetę, nie okazując żadnej litości nikomu, kogo napotkał na swojej drodze. Przytłoczony tymi wszystkimi informacjami Jedi, w pośpiechu opuścił kantynę, zszokowany zataczając się po piaszczystej drodze. Jego pierwszą myślą była konieczność zabrania Luka i ucieczki na inną planetę, jeszcze mniej zaludnioną i bardziej oddaloną od cywilizacji. Kenobi zaczął się bowiem obawiać, że Anakin prędzej czy później wróci na Tatooine, bo w końcu była to jego rodzinna planeta i tam też znajdował się chociażby grób jego matki. Obi-Wan uznał, że ukrywanie się z Luke'em w tym miejscu jest zbyt ryzykowne, a cały plan jego i Jody legnie w gruzach, jeśli ten czegoś teraz nie zmieni. Wyrzucał nawet sobie, że nie dobił Anakina na Mustafarze, że był zbyt słaby, by ostatecznie pozbawić życia swojego zbuntowanego ucznia. Spanikowanego rycerza uspokoił dopiero głos Qui-Gona, który usłyszał w swojej głowie. Duch Jina potwierdził, że Anakin przeżył i stał się Vaderem, ale jednocześnie zapewnił, że powrót Sitha na Tatooine jest mało prawdopodobny, bo z planetą wiąże się dla niego zbyt wiele bolesnych wspomnień. Dopiero wtedy Obi-Wan odetchnął z ulgą i postanowił pozostać na Tatooine zgodnie z pierwotnym planem. Historia przedstawiona w cytowanych w tym materiale książkach pochodzi z legend i nie jest póki co częścią obecnego kanonu Gwiezdnych Wojen. W
kanonie ten wątek nie został jeszcze poruszony, aczkolwiek może się to zmienić wraz z pojawieniem się produkowanego właśnie serialu o Obi-Wanie. Czy jego twórcy postanowią wykorzystać historię z Czarnego Lorda, czy też opowiedzą ją w zupełnie nowy sposób, o tym przekonamy się dopiero pod koniec 2021 roku lub w 2022, kiedy serial trafi do usługi Disney+. Jak zawsze dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy tak wyobrażaliście sobie reakcję Obi-Wana na wieść o przeżyciu Vadera, a może macie lepszy pomysł na to, jak twórcy uniwersum Gwiezdnych Wojen powinni przedstawić ten wątek w aktualnym kanonie? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe Wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.